głęboka obserwacja, introwersja i umiejętność słuchania. Steward zyskuje głęboki wgląd poprzez cichą obserwację ludzi i otoczenia. Na przykład siedząc w kawiarni obserwuje zachowanie, wybór ubrań i interakcje ludzi wokół niego. Obserwacje te zapewniają mu bogaty wgląd w ludzką psychologię i dynamikę społeczną. Na przykład obserwując dwoje ludzi na pierwszej randce może pomyśleć sobie: człowieku, jeśli sprawdzisz ten telefon jeszcze raz, ta randka się skończy. Kiedy Steward dzieli się takimi obserwacjami ze swoimi przyjaciółmi, oni również zwiększają swoją świadomość środowiskową, często prowadząc do ożywionych rozmów. Słuchając dogłębnych obaw przyjaciela, Steward stara się zrozumieć emocje kryjące się za jego słowami. Kiedy przyjaciel mówi o stresie w pracy, Steward nie przerywa, ale po prostu słucha i stara się w pełni zrozumieć jego uczucia. Pomaga to przyjacielowi zrelaksować się i poczuć swobodniej. Wiesz, czasami po prostu potrzebujesz kogoś, kto wysłucha, mruczy Steward po raz kolejny, udowadniając moc słuchania. Steward lubi spędzać czas w samotności i wykorzystuje ten czas na odkrywanie swojego wewnętrznego świata. Czyta książki, słucha muzyki i zapisuje swoje myśli w osobistym pamiętniku. Ta introwertyczna natura daje mu głęboki wgląd w siebie i wzmacnia jego relacje z innymi. Spędzanie czasu z samym sobą pozwala mi lepiej spędzać czas z innymi. Zastanawia się Steward, zdając sobie sprawę z tego, jak jego wewnętrzne bogactwo przyczynia się do jego interakcji społecznych. Mówić mniej i mówić więcej, spokój i tajemniczość. Steward ma zdolność głębokiego wczuwania się w ludzi. Kiedy przyjaciel jest rozczarowany, szczerze odczuwa jego uczucia i wspiera go. Trudno jest być rozczarowanym, ale pamiętaj, że może to być okazja do otwarcia innych drzwi, mówi, oferując zarówno pocieszenie, jak i nadzieję. To empatyczne podejście pozwala ludziom nawiązać głęboki kontakt ze Stewartem. Steward rzadko się odzywa, ale wszystko, co mówi, ma wielkie znaczenie. Zwykle milczy podczas spotkań, ale kiedy mówi, wszyscy słuchają, ponieważ ma coś ważnego do powiedzenia. Dobre pomysły są lepsze niż bezużyteczny hałas, mówi, a to sprawia, że zyskuje wielki szacunek w pracy i w swoim kręgu społecznym. Ta cecha Stewarta sprawia, że ludzie wokół niego słuchają uważniej i rozumieją wagę jego słów. Steward potrafi zachować spokój nawet w stresujących lub trudnych sytuacjach. W sytuacji kryzysowej, gdy w biurze wybucha panika, Steward rozgląda się i bierze głęboki oddech, następnie spokojnie mówi: zamiast panikować, skupmy się na rozwiązywaniu problemu krok po kroku. To spokojne podejście uspokaja ludzi wokół niego i często pomaga znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania. Ta cecha sprawiła, że Steward zyskał wśród kolegów przydomek rozwiązującego kryzysy. Cicha i powściągliwa natura Stewarta sprawia, że ludzie dostrzegają w nim element tajemniczości. Fakt, że niewiele mówi w sytuacjach towarzyskich i odzywa się tylko wtedy, gdy jest to konieczne, sprawia, że ludzie chcą wiedzieć o nim więcej. Pewnego dnia przyjaciel pyta go: czy zawsze byłeś taki tajemniczy, czy to talent? Steward uśmiecha się i odpowiada: może każdy powinien mieć trochę tajemniczości. Ta tajemniczość sprawia, że ludzie są nim zaciekawieni i zainteresowani. Inteligencja emocjonalna, stabilność i niezawodność. Dzięki swojej inteligencji emocjonalnej Steward jest biegły zarówno w zarządzaniu własnymi emocjami, jak i zrozumieniu emocji innych. Kiedy zdaje sobie sprawę, że przyjaciel jest zdenerwowany, wie, jak do niego podejść i co powiedzieć. Czy chcesz, żebym był z tobą w tych trudnych chwilach, czy chcesz być sam? Mówi, dając swojemu przyjacielowi wybór. To delikatne podejście sprawia, że ludzie czują się komfortowo ze Stewartem i ufają mu. Steward zawsze rozważnie i metodycznie podejmuje decyzje. Podejmując ważną decyzję biznesową, ocenia wszystkie możliwe scenariusze i wybiera najbardziej logiczne rozwiązanie. Konsekwencje każdej opcji muszą być dokładnie rozważone, mówi i skrupulatnie przeprowadza ten proces. Ta determinacja pozwala mu podejmować uzasadnione decyzje zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Niezawodność Stewarta jest znana i ceniona wśród jego przyjaciół i współpracowników. Zawsze dotrzymuje obietnic i w pełni wywiązuje się z zadań, których się podejmuje. Jeśli złożę obietnicę, jej spełnienie jest dla mnie kwestią honoru, mówi, czyniąc z tych wartości swoją filozofię życiową. Ta cecha wzmacnia zaufanie ludzi do niego i pomaga mu nawiązywać solidne relacje. Myślenie strategiczne, kreatywność i samokontrola.
Stewart jest naturalnym strategiem. Jeśli chodzi o projekty biznesowe lub codzienne decyzje, myśli z szerokiej perspektywy, aby określić optymalne rozwiązania. Na przykład na kilka tygodni przed terminem projektu Stewart spotyka się jeden na jeden ze wszystkimi członkami zespołu, szczegółowo analizując zadania i harmonogramy każdego z nich. Musimy upewnić się, że wszystko jest na dobrej drodze, aby nie było niespodzianek w ostatniej chwili, mówi, demonstrując swoje strategiczne podejście do zarządzania projektami. Umiejętność ta zwiększa produktywność w miejscu pracy i zapewnia mu wielki szacunek w zespole. Kreatywność Stewarta jest widoczna nie tylko w projektach artystycznych i hobbystycznych, ale także w codziennym rozwiązywaniu problemów. Pewnego razu, gdy sprzęt biurowy uległ awarii, Stewart szybko wymyślił praktyczne i kreatywne rozwiązanie. Czasami trzeba być MacGyverem, żartuje, dokonując tymczasowej naprawy przy użyciu materiałów, które ma pod ręką. Te kreatywne rozwiązania inspirują ludzi wokół niego, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Stewart wykazuje wielkie mistrzostwo w kontrolowaniu swoich reakcji emocjonalnych. Podczas szczególnie trudnych spotkań biznesowych zachowuje spokój, nawet gdy wszyscy inni są zdenerwowani. Zachowanie spokoju wyjaśnia proces podejmowania decyzji, mówi, podkreślając znaczenie zachowania samokontroli. Ta cecha pozwala innym być spokojniejszymi i bardziej skoncentrowanymi pod jego przywództwem. Niezależność, uczciwość i dbałość o szczegóły. Niezależna natura Stewarta przejawia się zarówno w jego osobistych projektach, jak i w życiu zawodowym. Lubi uczyć się nowych umiejętności i próbować nowych hobby na własną rękę. Uczenie się czegoś nowego motywuje mnie i inspiruje, mówi Stewart, a to ciągłe pragnienie nauki zapewnia mu ciągły rozwój. Stewart jest znany ze swojej uczciwości. Dba o dostarczanie jasnych i dokładnych informacji w każdej sytuacji, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Uczciwość jest podstawą długoterminowego zaufania. Mówi, stosuje tę zasadę zarówno w relacjach biznesowych, jak i osobistych. Taka postawa pozwala mu być postrzeganym przez innych jako osoba godna zaufania i szanowana. Dbałość Stewarta o szczegóły robi dużą różnicę w jego pracy i codziennym życiu. Podczas przeglądu projektu jego zdolność do rozpoznawania i korygowania drobnych błędów zapobiega poważnym pomyłkom. Diabeł tkwi w szczegółach, mówi Stewart, a to ostrożne podejście często prowadzi do sukcesu. Długie myślenie, wrażliwość kulturowa i samowystarczalność. Proces podejmowania decyzji przez Stewarta zawsze wymaga dogłębnej refleksji. Zamiast dokonywać szybkich osądów, Stewart rozważa wszystkie alternatywy i możliwe wyniki. Kiedy otrzymuje ofertę pracy, najpierw sprawdza, jak dobrze jest ona zgodna z jej celami zawodowymi, wymieniając zalety i wady. Każda decyzja wywołuje efekt domina, więc najlepiej jest najpierw dokładnie ułożyć wszystkie elementy, uważa. Ten proces refleksji zapewnia, że zawsze podejmuje najbardziej świadome decyzje i przyczynia się do stałego postępu w jej życiu. Stewart wykazuje się dużą wrażliwością podczas interakcji z ludźmi z różnych kultur i środowisk. W wielokulturowym środowisku pracy szanuje i stara się zrozumieć różnice kulturowe i indywidualne swoich kolegów. Z każdej kultury można się czegoś nauczyć, mówi, przyjmując różne perspektywy. Ta wrażliwość kulturowa zwiększa harmonię i pracę zespołową w miejscu pracy oraz przyczynia się do rozwoju osobistego Stewarta. Jako osoba niezależna, Stewart wysoko ceni swoją zdolność do samowystarczalności. Gotuje własne jedzenie, zarządza swoimi finansami i samodzielnie rozwiązuje problemy osobiste. Niezależność jest kluczem do wolności, mówi, kształtując swoje życie na własnych warunkach. Ta niezależność zmniejsza jego zależność od innych ludzi i pozwala mu na większą swobodę w podejmowaniu osobistych decyzji. Stewart wnosi naturalny spokój i ciszę do swojego otoczenia. Jego rodzina i przyjaciele dostrzegają uspokajający wpływ jego obecności i często proszą o spędzenie z nim czasu. Bycie jak spokojny port jest wielką zaletą w burzowe dni, mówi Stewart. Ta cecha sprawia, że ludzie czują się przy nim komfortowo i ma pozytywny wpływ na jego relacje społeczne. W dzisiejszym filmie zbadaliśmy wspaniałe cechy, które posiadają osoby z natury ciche i jak te cechy przyczyniają się do ich życia osobistego i zawodowego. Mam nadzieję, że ta treść dała Ci nowe spojrzenie na siłę ciszy.
Jeśli uznałeś ten film za przydatny, nie zapomnij go polubić i skomentować. Nie zapomnij również zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwonek powiadomień, aby uzyskać więcej treści. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymaj się.